drugiej części prezentacji, tak jak już Tomek wcześniej wspomniał, będziemy mówili o praktycznych zastosowaniach technologii blockchain, jeśli chodzi o rzeczywiście jakieś takie projekty, troszeczkę jak można powiedzieć, poza strefy takiej świata finansów, bo jak wiemy, no, w tej strefie tego świata finansów tych zastosowań naprawdę jest wiele, ale myślimy, że uważamy tak wszyscy, myślę, że zgodnie, że takich naprawdę praktycznych zastosowań, które będą zmieniały, może nasze mają potencjał na wprowadzenie zmian w naszym życiu codziennym, jest naprawdę wiele, jeśli chodzi o takie zastosowania typowo poza finansami. Myślę, że takim pierwszym podstawowym zastosowaniem, o którym chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, jest zastosowanie, jeśli chodzi o strefę administracji publicznej. Tak jak tutaj jest na slajdzie napisane, że obecnie gdzieś około tylko 2 miliardy ludzi z 7 miliardów ludzi na świecie posiada jakiekolwiek papiery bądź jakiekolwiek akty notarialne potwierdzające własność, jeśli chodzi o jakiekolwiek nieruchomości. I jeśli chodzi o tego typu zastosowania technologii blockchain, to była dość taka ciekawa sytuacja ostatnio, jeśli chodzi o samo posiadanie nieruchomości, posiadanie papierów potwierdzających własność tej nieruchomości w Hondurasie, gdyż jakbyście sobie mogli wyobrazić taką sytuację, że siedzicie sobie w swoim wymarzonym domu, w ogródku, pijecie kawkę i nagle do drzwi dzwoni dzwonek i po otwarciu drzwi spotykacie dwóch panów, którzy mówią wam, że ten dom już nie jest na dobrą sprawę wasz, tu jest nakaz eksmisji i macie 20 minut na to, żeby się wziąć i spakować. No, w normalnym świecie, tak jak u nas w Polsce, to jest bardzo, jak można powiedzieć, powszechną rzeczą, może było bardzo dziwną, że jeśli nie posiadalibyście aktu własności nieruchomości, na której przebywacie, czy też bądź mieszkacie, ale to nie jest tak na dobrą sprawę prawda, jeśli chodzi o takie kraje, właśnie by można powiedzieć, troszeczkę bardziej trzeciego świata. I w takim wypadku bardzo często zdarza się tak, że po prostu osoby, które zamieszkują od wielu lat daną nieruchomość, dane mieszkanie, dany dom, mogą się znaleźć w takiej sytuacji, gdzie ktoś, kto po prostu będzie miał na tyle pieniędzy, na tyle środków, żeby was po prostu z tej nieruchomości, że tak powiedziałbym, nieładnie wyprosić. I miała taka sytuacja miejsce w Hondurasie, gdzie pewna pani znalazła się w sytuacji, gdzie skorumpowani politycy chcieli doprowadzić do jej eksmisji z jakiegoś budynku, który im się nie podobał, bo to był jakiś teren, który był przeznaczony pod inwestycje. No i z racji tego, że ona nie posiadała odpowiednich papierów, nie posiadała odpowiedniego aktu notarialnego potwierdzającego własność tej nieruchomości, niestety została z tego domu, jak można powiedzieć, zabrana i została przeprowadzona eksmisja. No i nasuwa się wtedy w tego typu sytuacji pytanie, no co możemy na dobrą sprawę zrobić, jeśli chcielibyśmy takich sytuacji zapobiec, jeśli chodzi o kraje, gdzie rzeczywiście nie jest to powszechne, żeby posiadać akt notarialny, żeby posiadać jakieś papiery potwierdzające własność danej nieruchomości. No i tak, jeśli można byłoby się zastanowić nad takim prawdziwym rozwiązaniem, które by pozwoliło na to, żeby te rekordy, te dokumenty miały być gdzieś, że tak powiem, zbierane i notaryzowane, no to nasuwa się tutaj tak samo, jak właśnie opowiadał już Wojtek i Bartek, najbardziej rozwiązanie, które miałoby w tym miejscu sens, to jest wprowadzenie tego typu dokumentów do rejestru blockchain. Dlaczego akurat blockchain? No tak jak wszyscy już na pewno teraz już wiecie, że jest to bardzo, że tak powiedziałbym, rozwiązanie, które pozwala na prosty sposób potwierdzenie, że na przykład dany dokument rzeczywiście jest wasz i ten dokument jest tylko wasz. Nie ma możliwości, żeby ten dokument należał, że tak samo jak w przypadku Bitcoina, do dwóch różnych osób. Więc raz tak samo, że w takiej sytuacji nie ma jest tak samo możliwe sprawdzenia samego tego faktu posiadania tego dokumentu przez wszystkich, tak samo poprzednich właścicieli, jak i przez tą osobę, która ma teraz ten dokument. Tak, dlatego tak jak właśnie mówię, że w tym sektorze tych usług publicznych, w tym przypadku wprowadzenie tego rejestru blockchain byłoby bardzo ciekawym rozwiązaniem, gdyż, jak mówię, właśnie pozwoliłoby to na to, żeby te wszystkie dokumenty miały bardzo przejrzystą postać i rozwiązałoby to problem, zwłaszcza dla takich mniejszych krajów, gdzie to nie jest powszechne rozwiązanie, żeby każdy posiadał swój właśnie dokument. Jednym z takich pierwszych krajów, o których chciałbym powiedzieć, które wprowadziło albo w trakcie wprowadzania tego typu rozwiązania, jest Gruzja. No, mogłoby się wydawać, że kraj bardzo mały, tak? Kraj, który nie posiada nie wiadomo jakiego zaplecza ekonomicznego, technologicznego. Jest właśnie w trakcie drugiej fazy testów wprowadzenia takiego rozwiązania, gdzie rząd Gruzji przy współpracy z firmą Bitfury pracują właśnie nad tym, żeby wszystkie akty notarialne, wszystkie
dokumenty potwierdzające, że dana nieruchomość jest czyjąś własnością, wprowadzić właśnie na blockchain. No co do czego to doprowadzi? Doprowadzi to przede wszystkim do tego, że jakakolwiek później zmiana faktu tego, że na przykład sprzedajemy nieruchomość, nie będziemy do tego potrzebowali trzeciej jednostki, jak można powiedzieć, potwierdzającej, tak? Czyli będziemy mogli takiej transakcji dokonać, że rzeczywiście to może być zaimplementowane w postaci smart kontraktu, że rzeczywiście taki fakt posiadania tego, że ja mam jakąś nieruchomość, którą chciałbym sprzedać na przykład, nie wiem, Tomkowi, Wojtkowi czy Bartkowi, możemy zrealizować bez takiej wizyty u notariusza. Jakie jeszcze dodatkowe zalety ma to rozwiązanie? No oczywiście czas i koszty, tak? Bo obecnie w Gruzji wygląda to w ten sposób, że w zależności tego, jak szybko chcielibyśmy, żeby taka transakcja miała miejsce, to jest to rząd kosztu powiedzmy od 50 do 200 dolarów, tak? A w przypadku posiadania takiego rejestru na blockchainie, gdzie rzeczywiście te dokumenty tam się znajdują, no to jest to kwestia dosłownie do 1 dolara bądź jakiegoś tam niewielkich części. Oprócz Gruzji takimi rozwiązaniami pracuje także w obecnym momencie Szwecja, jest to też, zastanawia się Zjednoczone Emiraty Arabskie nad wprowadzeniem takiego rozwiązania. Także jak można powiedzieć, potencjał do zmian i do wprowadzenia technologii blockchain, do przechowywania tego typu dokumentów jest dość spora. Uważamy, że najciekawszym przypadkiem, jeśli chodzi o stworzenie, jak można powiedzieć, administracji państwowej opartej w 100% w 100% cyfrowe państwo, które pozwoliłoby na to, że większość transakcji, większość interakcji, które musimy podejmować czasami z państwowymi jednostkami, z jednostkami, które na dobrą sprawę powinny być dla nas, a nie powinniśmy być dla nich, można zrobić elektronicznie. Jest to możliwe dzięki temu, że większość Estończyków, których jest co prawda tylko 1,3 miliona ludzi obecnie, posiada elektroniczny dowód tożsamości. Wygląda to w ten sposób, że za pomocą tego dowodu możemy potwierdzić praktycznie każdą transakcję. Tak samo jak możemy brać udział w głosowaniach, tak samo możemy pójść do sądów, dokonać wyciągu jakiegoś rejestru, a to wszystko to jest najlepsze to, że możemy to zrobić elektronicznie, w pełni. Bez posiadania, że tak powiem, jakiegoś plastikowego dokumentu, tak jak jest to u nas, że musimy to wymieniać co ileś lat i za każdym razem musimy się po prostu męczyć, jak taki dokument na przykład zgubimy. Gdzie tutaj, jak można powiedzieć, ma blockchain swoje miejsce, aplikacje? To chodzi właśnie tutaj o tą aplikację, o ten system, który się nazywa X-Road. On został stworzony przez firmę Guardtime, która jest 100% estońską firmą. Jest to swego rodzaju infrastruktura, która pozwala na połączenie różnych baz danych, różnych podmiotów państwa. Czyli na przykład mamy tego typu sytuację, która na przykład ostatnio mnie dotyczyła. Jeśli chodzi o urząd statystyczny, tak, prowadzicie sobie działalność gospodarczą i ten urząd statystyczny chce od was danych na temat waszej sprzedaży tego. Na przykład handlujecie jakimiś produktami i chce danych właśnie na od was to, żebyście gdzieś to tam wprowadzili do systemu. No, co według mnie jest bardzo głupie. Dlaczego oni mają wam zawracać głowę, jak macie jednoosobową działalność i nie macie na to na dobrą sprawę czasu, chcielibyście się zająć swoimi sprawami? Przecież mogą takie informacje uzyskać od Urzędu Skarbowego, tak? Urząd Skarbowy ma wszystkie wasze informacje na temat tego, ile podatku zapłaciliście, ile tej zaliczki na ten podatek wpłaciliście. Także no, uważam to za bardzo nieefektywne. W Estonii to wszystko odbywa się automatycznie właśnie za pomocą tego systemu X-Road, który pozwala na, jak można powiedzieć, połączenie wielu różnych baz danych, pomimo tego, że one należą do zupełnie różnych instytucji. I gdzie tu jest sam blockchain zaimplementowany? Sam blockchain nie jest do końca tutaj zaimplementowany jako rejestr, który ma te wszystkie dokumenty w sobie, gdzie zapisane są te wszystkie dokumenty złącznie z wszystkimi parametrami, tylko na nim rejestrowany jest fakt dokonania wpisu bądź zmiany takiego wpisu, bądź fakt to, że taki po prostu wpis w ogóle został dodany w pierwszym miejscu do systemu. Z tego powodu nie dochodzi do takich sytuacji, że nagle ten blockchain po prostu rośnie do nie wiadomo jakich rozmiarów, tak jak to ma obecnie w przypadku Bitcoina, że to gdzieś tam jest rzędu ile 120 gigabajtów obecnie. No więc to tak samo ma wpływ też na szybkość, z jakim te transakcje są dodawane. No i to jest bardzo, bym powiedział, prosty sposób na to, żeby w 100% potwierdzić, czy dana decyzja na przykład danego urzędnika, czy on ten dokument wysłał do was, czy on tego dokumentu do was nie wysłał, jest zawsze rejestrowana w 100% przez system. Także jeśli o to chodzi, to naprawdę jaki progres poczyniła Estonia, która jest naprawdę bardzo niewielkim krajem, tak, z bardzo niewielką liczbą ludności, a doprowadziła do takiego momentu, jeśli chodzi o to, w jaki sposób zostały te zdigitalizowane, te wszystkie usługi, że są na dobrą sprawę teraz w tym momencie liderem, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o ilość dokumentów, które są przesyłane cyfrowo i podpisywane cyfrowo. Na stronie właśnie jednego z estońskich urzędów można zobaczyć, że
ilość dokumentów, które została podpisana cyfrowo przez obywateli państwa, jest większa niż suma wszystkich dokumentów podpisanych cyfrowo w całej Unii Europejskiej. No to daje do myślenia, że to jest tylko kraj, który ma 1,3 miliona ludności i ilość dokumentów podpisanych cyfrowo jest tam zdecydowanie większa niż w całej Unii Europejskiej. Ale wypuszczmy Skype'a z drugiej strony, to też nie można się... No to prawda. No, tam, w tym kraju jest bardzo duże wsparcie, jeśli chodzi o technologię, rozwój, o to, jak łatwo można założyć firmę. Firmę można założyć online w 18 minut. Dokładnie tak. Raz... To jest kwestia właśnie to, o czym Pan mówi, tego cyfrowego obywatelstwa. Tak. I to tak samo, jak właśnie mówię... Nie trzeba się znajdować, dokładnie. No, problem do tej pory był z tego typu faktem, jeśli chodzi o bankowość w Estonii. Dopiero teraz po nawiązaniu współpracy z jednym z fińskich banków można otworzyć nawet konto bankowe zdalnie i dostać, jak można powiedzieć, takim tym e-rezydentem Estonii i można mieć tam otwartą działalność i prowadzić tą działalność z tej Estonii. No, daje to wiele różnych ciekawych, że tak bym powiedział, aplikacji, które później mogą zostać wykorzystywane przez firmy. Ja myślę, że taką z jednych bardzo ciekawych takich przypadków użycia technologii blockchain jest tak samo użycie go w kwestii odnotowywania wszystkich rekordów, jeśli chodzi o usługi medyczne. Dlaczego to jest o tyle ciekawe? Gdyż wtedy nie ma tego typu problemu, że mamy, nie wiem, na przykład 5 różnych dostawców usług medycznych, tak? Ale jeśli mamy jeden rejestr od samego początku prowadzony, który ma wszystkie wprowadzone informacje na temat naszego jakiegoś leczenia, wyników badań, na temat tego, jakie leki zostały przepisane, w jakiej ilości, to ułatwia to o tyle sprawę oceny jakiemukolwiek lekarzowi w przypadku jakiejkolwiek interwencji, bo ma pełną historię. Nie musimy się ciągle bujać z tymi setkami papierów, dokumentów, które no, bardzo często giną. Tak? A jeśli mamy jeszcze kilku różnych dostawców usług medycznych, no to jest bardzo duży problem. To tak samo, jeśli wracając jeszcze do tego kwestii tego dowodu. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś korzystał z tego naszego wspaniałego portalu ePUAP i profilu zaufanego. Ciężkie doświadczenie. No. Także na pewno Państwo wiedzą, jakim jest to problemem, jaką jest to udręką. To miał być wspaniały system, który powinien zrewolucjonizować jakiekolwiek interakcje, nie wiem, na przykład z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em. No, to działa fajnie, założenie spółki za 5 minut. Ale na przykład wysłanie dokumentu do Urzędu Skarbowego na temat sprzedaży jakiegoś pojazdu, czy na przykład zakupu pojazdu i zapłaty podatku w Krakowie kończy się tym, że pani później dzwoni później do pani mi mówi: wie pan co, bo ja coś kliknęłam i to gdzieś wyrzuciło w systemie i w sumie pan tego podatku nie wpłacił, więc pan musi, ja bym panu odeślemy te pieniądze z powrotem, pan jeszcze raz wyśle wniosek i jeszcze raz nam zapłaci. No to tragedia, no to jest po prostu jakiś absurd, tak? Tak, i to ja musiałem najpierw zaczekać, żeby te pieniądze mi zostały zwrócone na konto, musiałem jeszcze raz wypełnić wniosek, w końcu nie wypełniłem wniosku, wysłałem go pocztą, wydrukowałem na kartce, tak? No absurd, tak? Także mi się wydaje, że jest naprawdę wiele rzeczy, których moglibyśmy się nauczyć tutaj, jeśli chodzi o to, o to w jaki sposób administracja publiczna jest organizowana w Estonii. A baza danych została ewakuowana do Luksemburga? Z tego co wiem, to dla różnych... Z tego, co jest, jak można powiedzieć, podane do informacji publicznej, wygląda to w ten sposób, że to nie jest jedno miejsce, w którym sterowana jest cała ta baza danych, jeśli chodzi o tam rekordy medyczne, jeśli chodzi o to, w jaki sposób tam, nie wiem, przechowywane są pozostałe dane. No, musi dojść rzeczywiście do decentralizacji, tak, że rzeczywiście jakby się okazało, że jednak ten internet w tej Estonii pada, tak, to że jednak ta baza danych gdzieś jest skopiowana, te dane są sterowane w innym miejscu. Kolejnym ciekawym przypadkiem są tutaj Zjednoczone Emiraty Arabskie, bo jeśli chodzi o Dubaj, to tam rozpoczęto taki program pod koniec zeszłego roku, gdzie zbadano, jak można powiedzieć, zasadność wprowadzenia technologii blockchain właśnie do eliminacji papierowego obiegu dokumentów. No bo przeprowadzono taką prostą analizę, gdzie dodano wszystkie koszty, które są ponoszone przez państwo w ciągu roku, jeśli chodzi o utrzymanie takiego papierowego obiegu dokumentów, czyli tam koszty przechowania tych dokumentów, koszty pracy tych urzędników, później jeśli chodzi o koszty paliwa, utrzymania tych wszystkich jednostek, no i wyszło im, że w ciągu roku taki obieg tych papierowych dokumentów kosztuje ich 1,5 miliarda dolarów. Na pewno niektórzy wiedzą, że koszt wybudowania największego budynku właśnie tego Burj Khalifa w Dubaju to jest gdzieś około właśnie 1,5 miliarda dolarów, to tak stwierdzili, że jeśli by się udało chociaż część środków zaoszczędzić, to co roku mogliby sobie taki budynek po prostu stawiać za to, tylko żeby im się udało przeprowadzić właśnie taką transformację, gdzie rzeczywiście ten rejestr blockchain był użyty do pozbycia się papierowego obiegu dokumentu. Także myślę, że naprawdę jeśli chodzi o administrację publiczną i to w taki, jaki sposób ona mogłaby zostać zmieniona, to jest tutaj wiele, wiele zastosowań dla technologii blockchain i tego, co ona mogłaby zmienić. Tutaj krótko tylko przejdę przez następny slajd, bo nie mamy już zbyt wiele czasu,
ale powiem właśnie kilka o takich ciekawych komercyjnych zastosowaniach, jeśli chodzi o wprowadzenie technologii blockchain. Ja myślę, że z tego slajdu najbardziej ciekawym dla mnie przynajmniej są dwa ostatnie, czyli Basic Attention Token przez zespół Brave wypuszczony, który jak na dobrą sprawę rewolucjonizuje użycie reklamy w internecie, bo obecnie jest to tak, że gdzieś tam te dane ciągle są zbierane przez przeglądarkę i na tej podstawie później one są wyświetlane nam reklamy. Większość z nas korzysta z AdBlocka, tak? Bo nie wiem, czy ktoś jeszcze w dzisiejszym czasie nie korzysta z AdBlocka, no bo oglądanie internetu bez AdBlocka to jest, nie da się praktycznie. Ciągle wyskakujące reklamy, filmiki grające z jakimiś reklamami, proszku do prania na tragedię. Co, jak można powiedzieć, ten cały projekt zmienia? Jest tam, stworzona została przeglądarka, która się nazywa Brave i ta przeglądarka pozwala, od razu z defaultu blokuje wszystkie reklamy. Nie pokazuje żadnych reklam. Czyli od razu po zainstalowaniu ta przeglądarka można sobie ją ściągnąć, można jej zacząć używać, ale co ona na dobrą sprawę zmienia z tym właśnie Basic Attention Token? Drugim etapem tego całego projektu jest właśnie wyemitowanie kryptowaluty, która pozwoli na interakcję i opłacanie wyświetlania reklam. Ale to wyświetlanie reklam ma się odbywać na zasadzie dowolnej partycypacji użytkownika, czyli nas. Możemy sobie włączyć taką obsługę tych reklam i możemy w zamian za to, że my w jakiś sposób je tam oglądamy, one są gdzieś nam wyświetlane, możemy zostać na to nagrodzeni właśnie tą kryptowalutą przez te firmy, które rzeczywiście podpiszą jakąś umowę na to, że one by chciały wyświetlać te reklamy. Więc to się odbywa na zasadzie dowolnej partycypacji, a nie tego, że po prostu każdy ktoś was zarzuca tymi reklamami. Każe wam to oglądać, czy wam się to podoba, czy wam się to nie podoba. Tak jak mówię, właśnie z defaultu w tej przeglądarce te wszystkie reklamy są wyłączone, nie widać nic. I tak samo jeśli chodzi o całe śledzenie, jak można powiedzieć, aktywności użytkownika, na podstawie której bazowane są później wyświetlane reklamy. To tak samo jest to, jak można powiedzieć, ograniczone do niezbędnego minimum, czyli praktycznie czujemy się w pełni anonimowo przeglądając stronę, tak? Czyli nie ma ryzyka, że ktoś siadamy na czymś komputerze i nagle wyskakują wyniki wyszukiwania albo reklamy dla poprzedniego użytkownika, który czegoś szukał, tak? To może być czasami bardzo dziwne. Jeśli chodzi o Slockit, to jest, ja myślę, że jeszcze jedno ciekawe użycie technologii blockchain, zwłaszcza jeśli chodzi o Internet of Things. Dlaczego akurat w ten sposób ta firma podeszła do tego zastosowania właśnie technologii blockchain? Przede wszystkim rozchodzi się o to, że na przykład mamy jakieś, nie wiem, jakieś dokumenty, mamy jakieś mieszkania, mamy rower, mamy cokolwiek, nie korzystamy z tego zawsze. Tak więc w jaki sposób możemy komuś to pożyczyć, ale musimy się upewnić, że tej osobie możemy zaufać. Tak? Jeśli jest to taki użytkownik, któremu możemy zaufać, jest zarejestrowany w tym systemie, to za pomocą bezpośrednich płatności, tak, że ja płacę tobie za użycie, nie wiem, na przykład mojego samochodu, wypożyczenie, tak jak obecnie są te samochody wokół rynku teraz dostępne, które każdy tam po zarejestrowaniu się w systemie i wprowadzenie opłaty może za pomocą telefonu odblokować taki samochód i nim pojechać. To podobny sposób tutaj chcą do rozwiązania podejść tego problemu, ale dać możliwość każdemu użytkownikowi udostępnienia tego, czego on ma. Dobra, krótko jeszcze do następnej części. Chcieliśmy tak samo tutaj pokazać kilka takich ciekawych zastosowań, jeśli chodzi o to, w jaki sposób przez różne firmy, czy też bądź konsorcja wykorzystywana jest technologia blockchain. Mi się wydaje, że takim jednym bardzo ciekawym zastosowaniem jest zastosowanie blockchainu do, jak można powiedzieć, rejestracji i digitalizacji cyfrowej postaci diamentów, do emisji diamentów i sprzedaży diamentów. Na każdym diamencie jest wygrawerowany taki bardzo niewielki kod, bodajże chyba QR, który na dobrą sprawę definiuje, gdzie ten diament został wydobyty, kto był jego pierwszym właścicielem, jakie on ma właściwości, więc nie ma ryzyka, że jakiś diament, który chcielibyśmy od kogoś kupić, to jest diament, który został wydobyty, nie wiem, na przykład nielegalnie, tak, albo został komuś ukradziony, bo dany certyfikat własności posiada tylko ta osoba, która jest prawowitym właścicielem tego diamentu. Także to jest bardzo ciekawe i teraz pracuje ta firma Everledger nad wprowadzeniem tego typu rejestru blockchain dla innych, jak można powiedzieć, gałęzi przemysłu, gdzie by mogli to, nie wiem, oferować na przykład do rejestracji oryginalnych, nie wiem, na przykład ubrań stworzonych przez producentów, którzy naprawdę, nie wiem, mają bardzo wątłe kolekcje i mają tylko kilka przedmiotów. W jaki sposób, jak ktoś chce kupić taki przedmiot, może potwierdzić to, że rzeczywiście ten przedmiot, który kupujemy, jest oryginalny. Ciekawym rzeczą tak samo jest, jeśli chodzi o notaryzację dyplomów uczelni wyższych, tak? Jest to taki polski startup, który się nazywa EduChain. On działa przy Centrum Technologii Blockchain Uniwersytetu Łazarskiego w Polsce i są właśnie teraz w pierwszej fazie testów do właśnie dokonywania takiej notaryzacji dokumentów wystawianych przez uczelnie wyższe, tak? Ciągle się pojawiają osoby, które mają dyplom jakiejś uczelni, oni na dobrą sprawę sobie go spakowali w Wordzie, dodali trochę kresek w pęcie i twierdzą, że to jest dyplom tej uczelni. Tak? Więc to, jeśli by to w ten sposób doszło do tego, to bardzo łatwo można byłoby potwierdzić, który dyplom jest prawdziwy, który dyplom nie jest prawdziwy. Teraz myślę, że mogę przekazać głos Tomkowi i Tomek w następnej części prezentacji opowie o konsorcjach blockchain.